Baby, will you leave with me? Cause as far as I can see, you are the only one for me. We can sit and watch the world go by. Jest! Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony Adamek i zapraszam na pierwszy odcinek z ekipą w komicznym sezonie, a dzisiaj ze mną tam spod Kroka wystaje Ślązok z wyboru. Ciao. Tak, to jest nasze cieplutkie miejsce do przywitania się. O, w teraz, i teraz Duszek, który po 30 minutach skoczył na drzewo, na którym go już nie ma. Jak nie ma? I gdzie jesteś? U góry. Nie macie tu. U góry. Jest u góry. A jest, zobacz, co najlepsze, Duszek weź na drzewo, nie, czekamy 10 minut i tak dalej, nie wtedy. No tak, można, wszystko można. A co ci chodzi, jakiś nie, jak mam okres masz? Jak nie wiesz, o co chodzi, to chodzi albo pieniądze, albo seks. Ale bagno tu masz. No, za chwilę cię tam wrzucę. Dobra, moi mili, ale robota się musi robić, także rozpoczynamy. Praca na tym naszym, na tej naszej dziwnotawnej farmie komicznej. Zamknij tam drzwi, ty, panie, jako to robisz? Na głośnicach jest, oje pierdziele, biorę. Nie zdradzaj, bo tu tajemnica po tajemnicy. I tak, jeden z was bierze kombajn i idzie kosić pole numer 2. Drugi z was... A tworzysz uwagi, żeby byka. A drugi z was bierze jakiś tam sobie traktor i jedzie po przyczepę zbierającą. Będzie zbierał za tym pierwszym zboże i tu będzie na farmie wysypywał. Ty, nie da się tych drzwi otworzyć. Jak się nie da? Faktycznie się nie da. Już się dzieją dziwne rzeczy. Wy tu jesteście normalnie gorzy, że dwie budynki na to, nie? A co jest? O, jest! No. Jedzie byk! Ale fajny jest ten traktor, nie? Nie. I Duszek, jedziesz do sklepu? Widzisz, gdzie jest sklep? No. I to tam je czeka na ciebie przyczepa zbierająca. A gdzie jest sklep? A, Wajka Shop. No, a Ślązok będzie sobie no czemu ten kombajn nie chce jechać? No, bo może trzeba... go spalić. On się musi rozgrzać, panie, to nie jest tam, on się musi rozheftować. Kaj mam jechać. Na pole numer 2. Dam sobie to. Ej, tylko jedna zasada! Z farmy wyjeżdżamy tyłem. Tyłem, powiedziałem. Ale to jest jakby bo tyłem, jak bo nie, to kopniaka. Bo tą oś ma z tyłu skrętną, więc to jest tak jakby tyłem. Nagraj to, żeby nie było. Tak. Pierwszy wjazd z farmy. Tak. Słyszysz? Co? Pierwszy wjazd z farmy, nagraj to. No, tego nagram, teraz ty pokaż, ale tyłem jedziesz? No. No, to jedziemy. You spin me right round. Ale tyłem nie poprzedłem. No i to jest główna zasada w całym sezonie. Pierwsza i najważniejsza, że z farmy wyjeżdżamy tyłem. No, you to już. Spin me right round. Ale fajnie się tym jeździ, nie? No. Takie kurde śmiechowe, ale przyjemne. Nie. Dobra, a ja skakuj tam do czegoż tu? Patrz i znów. Nie. Ja was muszę chyba nauczyć, kurde, te wrota tutaj zamykać. A co? Wy to, kurczę, jak... są drzwi otwarte. Aha, dobra, pierwszy suchar na dziś. Nie, coś się chyba tu popieprzyło z tymi drzwiami. No widzisz, mówiliśmy ci. Czy nie? Dobra, nieważne. To jak to mi tu podziedzie w ciepło? Ty, że wyjeździ, o mnie pierdzielę. Gdzie jest ten... mój ten... A właśnie, ja ci muszę kupić jeszcze zbierająco, tak a propos. Zapraszam kogoś z przyczepką tutaj. Już? Nie. Tak ogólnie mówię. Już dochodzisz? Ja sobie no chyba zdecydować ty. Ale żebym źle pojechał, oj pierdolę. Mini troka. Dobra, mój mini troka. To skakuj to do niego i ja będę teraz sobie tak na spokojniutko od tego te zboże odbierał i będę po prostu sprzedawał, bo tutaj się musi zgadzać, wiadomo, nie? Ale... wiecie, jak ten mini trak, jak on tu waruje na tej farmie? No. Jak on tam idzie? Te drzewa tu jeździ. Drugi pasek. Boję się, że ja nie ustanę na torach i już nie ruszę. A ile masz tam procent, Krzychu? 31. A no to... czekaj, a ty masz tam pszeniczkę, tak? No chyba. Zaraz to sprawdzimy.
Zaraz tu se sprawdzimy, czekajcie to. Gdzie to jest pszenica? Brauerei. Tutaj najwięcej płacą. Tutaj się hajs by zgadzał. Dobra, no to idzie majtatu. To jest trochę powyżej. Z około 15 tysięcy litrów tutaj przyczepa zmieści, więc no spokojnie. Ale tym wymanewrować to jest sztuka, panie. Pszenica. Tak, jest. Baśka miała fajny wiust. Nieprawda, nie miała, ale była paska. Ale mi go nie oddała. No dobra. Mamy tą przyczepę. No to teraz idź tutaj na jedynkę i to zbieraj ten. Jakie to jest marne, a daj spokój. Jaki co do tej ciągnie to? Tak? Ale to taki duży, czy... Znaczy ten ciągnik jest taki marny. A chodzi, że ta przyczepa jest taka duża. Boże, no przecież to się nie trzyma kupy. No i o to tu chodzi. To się nie trzyma kupy, dlatego to się trzyma kupy, bo to się nie trzyma kupy. Dobra, które pole mam tam ogarnąć? Pole numer 2. A to dopiero początek, panie. Wiesz, jakie tu są jeszcze plany na jesień i zima? Oj, panie. Wy tu będziecie płakać, ćwiczeć i płakać, ćwiczeć. I to wszystko też na porach? No tu są tory. O, jestem po twojej lewej. Po mojej lewicy? Widzisz? Duszeka, zaspokoiłeś się dzisiaj, bo... No ja czekam na pociąg. Jedzie! Pierdut! Hupsz. To jest pani Intercity! No zok, coś cię zaśpił, ej, Kaś na urodzinach zajdą. Obrócił się sam. Ja są. O. O, spadł. Co ty to robisz? No coś samo się robi się. Jak się samo robi się? Samo się. Nie może się samo robić. Sam się. A ty ile masz tam tego zboża, bo mi to tak mało sypie coś. No zero cały czas, bo się sypie. Aha, no ej, dobra. A tu jest moc pasażera w ogóle? Ale gdzie? No, tam w tym? No. Chyba nie. A, zobacz. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem. No to czekaj. Czym ty jedziesz? O Boże, co? Tą kosiarką jedzie. Co oznaczają te procenty takie? Ale gdzie? Na tam, jak jest licznik i tak dalej. Ty jest! To dawaj, kosik. Tu jest moc pasażera, ale ja tym nie widziałem. To dawaj, jedziemy. Ty, ale jak już... mogę kamerę zewnątrz? Nie mogę. Czekaj. Ale ty patrz, ale... ale fajne ty. Czekaj, teraz... Ty, tego to jeszcze nie brałem. Rozłożyć tu trzeba. Czekaj, opuść. A, opuść. A jak to się rozkłada? M? B. Ale... Nie mam pojęcia. O, to jest ta przyczepa, co ją Alokowi wysłałem. No, ten też dobrze, ale fajna taka, nie? Taka śmieszna, ale... ale pozytywna, widzicie, funkcjonalność 100%, nie? Nie trzeba tego tutaj tak, tylko od razu siak. No, to jest ważne. Ale ten, no to jeszcze tego ratraka, czy jak to piorun nazwać. I to takie, jeszcze szczegóły, jak te pioruńcy przed nami, takie coś się kręci. No, takie szczegóły, ale fajne, czy tam ten silnik się ruszał jak... Otworzę ci drzwi. Mój pyton, jak widzi jakąś dziewczynę. Słyszysz? Otworzę ci drzwi. To otwórz. No. A weź teraz ty poprowadź na chwilę. Dobra, no. Kurde, nie tak. Tak, no. Dawaj, jedź. Ale fajne. Ej, dobre ty. Dawaj, jedź. A czekaj, jak to się włącza. A, aha. No. Aha, bo tu nie ma tego. No dobra, to nie szkodzi. To jest fajne. To nie szkodzi. Ale dobre to jest. Jak to się podnosi, czy coś? V. Nie, bo to składasz, chyba. Ale... to jest dobre. Ja pierniczę. Co to jest? To jest dopiero komiczne. Ale to jest LSA 15? To coś? Coś tu pisze. Krzychu, ile procent? 46. No to za chwilę cię tam rozładuję. Bo weźmiemy, zabierzemy tutaj tą porcję. Bo my tutaj jedziemy sobie. Ale ty, to wygląda nie. Ty nie no, to trzeba ciachnąć w miniaturkę, nie. Takiego czegoś to by nie puściły. Ślązok, czekaj no. Czekaj no. Tak. Że se skorzystamy. Albo usiądź obok mnie.
Albo o, usiądź, tak, 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 tak. Będzie takie dwa w jednym. Tak, tak. I cyk. Cyk i 200 zł. No jedziesz. 200 zł, please. Here, here, here. No. Ej, ja chcę, bo to moja robota była. No to czekaj, już z tym wychodzę. No to się bawta, a ja jadę z tym teraz. Będziesz odwać. No to co, panowie, czas na jakiś sucharek, tak by wypadało, nie? Coś dostałem cegłą w nogę. No to dzisiaj będzie suchar taki i owaki, że Grzychu nam opowie, jak to został cegłą w nogę. Byłem sobie na Wrack Race. Są to wyścigi samochodów, takie, które inne się już nazwą nadają. I to jest taka droga szutrowa, gdzie tam są czasami jakieś kamyczki i cegiełki. I po prostu goście się przepychali, jednego obróciło, tak przemieli kołami, że trafili pod kolano w piszczeli, on tak obuła, że mam dwa kolana na jednej nodze. Ale to wytłumacz mi jedno, jak ty mogłeś dostać cegłą? No normalnie, bo ta cegła była przy tej trasie, co oni jechali jak gdyby. Aha, ja myślałem, że ten kurde, a to auto było z cegły czy co? Nie, no i przemieli kołami i zahaczyli o cegła i ten. No to czemu ty tak blisko stałeś? Właśnie stałem blisko 3-4 metry od tego. Jeszcze się odsunąłem, bo widziałem, że kolega się odsuwa, a patrzyłem na telefon i tam inni też się odsuwali. Odsunąłem się jeszcze z metr, dwa i no potem czuję, jak coś nogą dostałem. Czyli historia, no. Historia oparta na faktach. A to jest to samo kolano, co jest do operacji. Masz pełną skrzyżówkę? A czemu operację? Co zrobiłeś? Stałem kotka, nie? To teraz tym bardziej będziesz miał. Aha, czyli bawisz się w wykobuchna? No. A nie tylko, ale ja też. Ty też? No, ja też mam uszkodzone lędźwie. Ja. To co wy z tymi kotkami robicie? Ej, gdzie wy z tym latacie? Na WF-ie. Kurwy to warioty. Ale wam powiem szczerze, ostatnio to kurczę wszyscy się jakoś łamią, nie? U mnie w klasie to jak nie jeden, to drugi. Ostatnio kurde ja. A ja właśnie idę gius zdejmować, znaczy tą szynę, nie? Co tam miałem, te pierwieństwo. No. To mój kolega przychodzi do szkoły i w sumie ma to samo co ja. No takie zabawne. Już jak czekaj, tam ja zrobię ten pasek. A ja muszę tego bałza i jechać tam. Nic, na razie się nie to idziemy przez miasteczko. No to ja wam też opowiem. No, suchara. Suchar oto taki, że Duszek uciekł z cyrku. Tutaj oto tego. Aaa. Duszek, tu jest twój dom, Duszek. A ja nawet nie wiedziałem. Patrz, w końcu znalazł swój dom po tylu latach. Okłamywali go do mnie. Ty, a ten na Gąsienicach, ten drugi. Jaki drugi? Aha, ten taki mocniejszy. No, to tutaj widać samego siebie. No, tak, no, to jest taka, no. No, to tak, no. Ma być. To są, to jest takie światło, no wiesz, tak składa tak. Specyficznie, takie naklejki to są. To tak, no, tak wiesz, no. No, rozumiesz, o co mi chodzi, no, wiadomo. Ej, a ty mnie się do tego jeszcze podobnego na gąsienicach, tylko że ten jest na kołach. Podobnego do gąsienica? No będę stał przed nim. No to czekaj tylko, bo ja idę to zboże, żeby tam Krzychu mógł sobie opróżniać. Już tam momento. Ale niepryskane pole to. Niepryskane? Nie. Oj, panie. Słabo leci. Ale to nie szkodzi. To się wszystko wytnie. Dobra. No to tak, żeby nie było, że było minuta ciszy, to Adam lekko opleca Sahara. Ale chodź, tutaj tak mi się do tego. No, czekaj, bo muszę to wysypać. On, bitch! Cioj tam, bo za chwilę poczęstuję kopniakami. Też się kocham. Już były. Aha. Nie trzeba. Nie miałeś tych głównych odcinków, teraz Alok to zobaczy i co będzie. No i będziesz miał wpierdolę. Ty, ale tam i kartunów. Alok nie ogląda twoich filmików. Powiedz. No właśnie. Ej, ty ile tu jebaczek piwa, ja to jak jestem w siódmym niebie, nie? Dobra. Te ostatnio mnie się tir wysypał z flaszkami z piwem. Gdzie? No, bo Adam, nie. A nie, Adam. Tepnij się do tego... Burdelu? Traka. Nie, do tego mini traka. A gdzie to jest? To na farmie? Nie, tutaj gdzie jestem.
Boże, gdzie? Kliknij sobie tab jeszcze raz i już nie. O. Widzisz tu? Panie, to jest raj. Ty, to jest kopsikola. Nie jest kola. Tu jest dopiero ten skrzynki. Wow. Wow, nie, dobra, koniec odcinka, no tak jakby sprawy techniczne nam przeszkadzają i musimy szybko kończyć, moi mili, no także no. Ej, i chodź na chwilę do tego technicznie jeszcze raz. Gdzie? No, do tego będę stał przed nim. Jak powiedzieć, żebyś... No to czekaj, ja już tam jadę. Na farmę, no. No czekaj, muszę tam z tym przejechać, no bo jak to się tak nie kalkuluje. A boż, coś ci nie możesz czepać? Panie, bo ja muszę za te panie płacić, tak. Nic nie musisz. 0 euro za godzinę. Czekaj, ta, dobra, idzie Majta. Coś ty tam odkrył znów duszek, ja się aż boję. No, chodź. Ale ten mini track, jak on skacze na tej mapie, to jest niemożliwe, nie? Wcześniej, jak żeśmy nim grali, to jakoś tak spokojnym, a teraz wyrywa się, kurczę. Jedziesz, gdzie ty jesteś? Mógłby na jakąś panienkę ten się szykował. No i ja już jestem prawie domu. Nie jesteś nawet na farmie. Już jedę Majta. Jak tam sprawa u ciebie, Ślązoku? 80. Można, dobra. No to ja może bym jakiś szybki kurs zdążył tutaj odhaczyć. To mi się przydało. No pewnie zdążysz, bo to w ogóle nie leci z tego. Panie, to mnie teraz zasmuciłeś. A tam je raps, panie, obok. Widzisz ile? Ale takiego pingu to nigdzie nie miałem. Jaki ale że taki 25 duży? Do 30. Ach, no bo wiadomo. Jeszcze pobieram mody do Aloka. No właśnie, ile ci zostało? I przez Skype'a gadamy. Nie wiem. Ale to wiesz co, to mi się wydaje, że po prostu ta mapa tak mało obciąża, bo no. Te Mighty Country... U Loftego też tak jest właśnie mało. No bo Mighty Country, kurde, to tam jednak dosyć to tam tak cisnęło. Ale tutaj to jest tak dosyć w porządku. To tak, zrobimy, żeby już nie jeździł z tymi 3000. No to się tu wysypiemy. Nie, czekaj tylko, no ja bym coś chciał pokazać naszym widzom. Niech to się wysypuje, a zanim to się wysypie. To tak, a propos tego kombajna. Co mu to się tak? Taki kombajn niby standardowy, ale patrz tutaj z boku. Ile on to mu uruchomił elementy. Z drugiej strony pokaż. A z drugiej strony to o panie Bożyczku. I to jest dopiero sztuka. Zrobienia maszyny, no. Taki miszung jak jest tutaj, to nawet ta koleżanka, co poznała mnie gdzieś tam, miała, tak poznała mnie. No, tak było. Dobra. No. Co ty mi chciałeś pokazać, duszek? Tak mi się do tego, pierwszy, no. No, już tu jestem. Ty nie w tym. Ops. Ale chodź. No, już jadę. Bo chcę zobaczyć, czy ten też ma ten mod pasażera. Czemu mi się... Tak, no. Czemu mi się to nie chce rozładować? No co nie lubi. To jakieś hi... Dobra, to chodź, pokazuj mi to. A ten, tak? A, czy ma mod pasażera? Ten chyba nie. Nie ma. Czekaj, ja zobaczę z drugiej strony. A było tak blisko i tak pięknie. No. Ale te drzwi to naprawdę, to jest... Koszmar. Ale ja tu wcześniej robiłem i to wszystko było w porządku, a teraz... To wszystko wina Tuska. Tak to było. To wszystko wina Tuska. Ej, ale ja mam zwiech, ty. No ja też, co to było? Co to ma znaczyć? No, to jest właśnie serwer tego Adamka. Dopiero to, co pochwaliłem, że taki mały ping. Nie można chwalić. Wykrakałeś. Nie można chwalić. Wykrakołeś. Wykrakołeś, panie. Teraz ja se tu pojadę sprzedać. Gonię cię. Trudno. Rzepownie. Co by tu teraz sprzedać, bo... No nie? To pojedź już sprzedać tutaj te wióry. Ale dokąd? Wioelektrownia?
1000 euro za biurę to trochę. No, szału nie ma. Duszek co się robi. Tańcza co? Czekajcie. Nie, nic, tańcz sobie. Pany, jak nazywa się specjalista od owiec? Owcoship. Fach owiec. Ha. Fach owiec. Ej, kombajny nie umie wyjechać. O kurna, dawaj, popnę cię. Ale serio nie umie. Pchnij mu, pchnij. Napcham mu. Ej, ale nie do wody. Mocniej. Cicho tam. O. Co? Czemu to nie chce? A, bo tu jest napęd jeszcze przecież można włączyć. Duszek, wypierdzielaj się. Nie, no i ty jest większy. A czemu? No chyba nie. Co, jesteś pojemniejszy, powiadasz? Kurczę, no tak. Ale mam teraz gryz. No te, ale no... Ale mam teraz problem normalnie jak na północy z tą 1446, no do biury mi się nie chcą to załadować. No to ale weźmiemy sobie kukurydzkę. Dobra, bo ona nam pewnie nigdy jak zawsze nie będzie potrzebna. Jeszcze mam tu 40% w kombajnie. Ale to zdążysz tam chyba już... No tak, już kończę. Już jest. Koniec. No to teraz musisz się wypróżnić, a w sumie musisz czekać, aż ja wrócę po to, żeby się wypróżnić i później musisz to możesz te drugie pole rozpocząć. No ale do czego mam to wypróżnić? No do zbiornika. A da się tak z kombajnu prosto, czy nie? Nie wiem, pewnie nie, nie wiem. I dobra, gdzie mam wysypać to siano? Jedź tam na farmę. Duszek, i jak tam wiedziesz, gdzie są te maszyny wszystkie, nie? No. To tam będziesz widział takie duże liczniki. Mhm. I to tam będzie gdzieś po prostu. A jak wjeżdżam mnie na farmie, to też czułem? Nie, wjeżdżać wolno tyłem. Nie da się prosto do slusu. Nie da się, no to czekaj, ja tam za chwilę i ta przyjadę ta. W ogóle muszę się pochwalić, kupiłem DLC Skandynawia. O lojo. A do Eurotracka? No. I co tam? Jak tam? Zajebiste, chopie. Bo ja... Czekaj, nie przejechałem ja drogi. Szkodzi. Wiesz, w ogóle... Jak tam? To... A ty masz jakieś inne jeszcze dodatki, czy tylko ten? No, Coinkist jeszcze. O ty panie, ale mi to zwraca. Malowania jakieś sobie kupiłem. No, ja wam powiem, że co do... No... Jezu, gdzie Eurotracka? I tych wszystkich takich... Ślązek, weźmy tam pokosz, bo... No naprawdę, no. Dobrze. Jesteś doświadczony. Dobrze, co mam zrobić? Pokaż mu, gdzie to ma wysypać. Tutaj gdzieś? No, Duszek chyba tam. O, chyba tak. Taki duży licznik, przecież trochę. Jest. To pani a, gdzie jest. To? To środkowe. Tak. No i co do tego, to właśnie do Eurotracka i tych wszystkich takich, jeśli chodzi o samochodowych, to wszystkie te gry, to ja sobie powiedziałem, że będę sobie grał na kierownicy i chyba mi się wydaje, że nie wiem, czy panowie wy też tak myślicie, ale wtedy to ta przyjemność chyba jest całkiem inna też w tej grze, nie? Ja gram na myszce. No wiadomo, no, można tylko, wiesz, jeździć kierownicą. A na myszce to też całkiem inna sprawa. Nieprawda. Kłamiesz, oszukujesz. Oszukista. Dobra, gdzie mam to odstawić? Oszuk jest! Gdzie mam to odstawić? Do gdzie kołbaśki chcesz? Tam gdzieś. Co? Kołbaśki. A gdzie jest Baśka? Tutaj to postaw. Ty, ale tu jest szybkie. Wzdłuż tego. Ja już jestem na farmie. A ja tam jadę do około 3 godziny, nie? Nie. Ej, a tak jeszcze a propos, panowie, ty wy wiecie jak się robi kompost? Robisz jakiś kompost? Ale kompost. Dobrze? No. Ale kompot. No, tak. I jak to się robi? Chodzi ci o ten? Że tam przykrywasz to i tam ten? No, nie wiem, chodzi mi tutaj o to, że jak sobie klikniesz ikonkę... Aha, tutaj słyszałem. No, co za debil. O sobie mówisz? Nie, po prostu, że ci się odwrócił tylko po to, żebyś sobie wjechał na wprost. A ty co? Musiałeś objechać naokoło, nie? No dobra, no kontynuuj. O czym byśmy to gadali? O kompoście.
A o kompoście nie chodziło, tylko po prostu jak klikniesz sobie ikonkę, nie? No i tam masz te wszystkie rodzaje roślin, to masz ten kompost soil. Nie kiszonkę, tylko po prostu kompost. Aha, faktycznie. I to samo właśnie masz tutaj, patrz. Czy mam jedynkę tu, kosić? Na tym zbiorniku. Tak możesz jedynkę kosić. Na tym zbiorniku. Na tym? No tutaj do góry, widzisz ten znaczek taki? A wiesz, faktycznie. No a tu z tej drugiej strony coś się tu wrzuca, tylko jest pytanie właśnie, co? A tu wnosz. O kurna. Nie wchodź, nie klikaj E. Widzę, że te pole też nie pryskane. Dunger, a co tu pisze? Czy to jest nazwa, czy po prostu tak? Nie, to jest chyba ostrzeżenie jakieś. I właśnie to jest dopiero zagadka. Dwie kulki i armatka. To weź tam poszukaj ten. To było słychać. Nożyczki. Ej, ale to się, patrz, to nawet można na... Czy ty tu już widzisz? No tak, że to może, bo to jest jak kosiarka, co mi się kosi trawę. No kosi się trawa, ale że to zboże można ładować? A można? No właśnie, byłem po kukurydze i... Ja... To się dopiero porobiło. Mam już dość, nie mów mi nic, pozwól. No nie, znów się zaczyna. Zatem mnie wszyscy prosili, kurde, żebyś duszy nie śpiewał. Kiedy, gdzie? A to w sumie to mnie prosili. Gdzie? Nie, gdzie? Nie, jakby ten był ten muzyczny odcinek, pamiętacie? A. No to powiedzieli, że lepiej. Lepsze są suchary. W ogóle muszę się przyznać, nagrałem sobie, jak sobie śpiewam, nagrałem się na dyktafon. I jak posłuchałem, faktycznie brzydko śpiewam. A pamiętasz ten link, który ci wysłałem? A daj spokój. Czemu? To przecież jest no taki duszek, prawdziwy duszek. Ty kiedy mnie widział? Ej, gdzie masz tą Baśkę? Tam jest Baśka. Stoi przy wodzie. Dobra, moi mili, to już starczy na dzisiaj tych wrażeń. Gdzie? Mogę cię tu skrzycać. Pucza. Tam jest Baśka. Gdzie kuca? Gdzie? Nie, to chodźcie do Baśki. Chodźcie do Baśki. Ej, co ona ma w ręce? Wibrator. Duszek jaki ucieszony, nie? Duszek, patrz, proszę, wrota. A to mleko. Otwieraj się. Możesz z nią iść, pozwalam. Słyszysz? A to mleko prosto z cycków. Cezura. Dobry. Trzy. Zdinki. Dobra, no to na koniec odcinka jeszcze suchar. Nie. To tak musi być dwa. Ej, to w blondynce, nie zaspanej blondynce. Przychodzi zaspana blondynka do sklepu. Wiadomo, dzień dobry. No i prosi o jedne mleko. A sprzedawczyni się pyta, 3,2? A on odpowiada, nie, jedno. W tym pozytywnym akcentem kończył odcinek. Tak, było nam niezwykle miło, pewnie każdy to zrozumiał. No, dziękujemy za zaproszenie do następnego. Trzymajcie się cieplutko, milutko. Do zobaczenia, na razie, cześć. Cześć.